Witam serdecznie, więc serdecznie, 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 bardzo, 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 mocno, mocno. Witam w dzisiejszym odcinku na flecie na osadzie. Dzisiaj będziemy robić szybką uprawę bronami, ponieważ ciernisko jest takie małe, że stwierdziłem, że zaciągnę to bronami i tyle. I później będę siał kukurydzę, powiedzę. No i taki będzie plan odcinka. Więc szybkie rozkładanie bron. Zaraz sobie wrzucę. Czekaj, tylko cofnę. Zaraz sobie wrzucę CF4. Bo na innym biegu to on nie pójdzie. Będzie się dusił po prostu. Tylko jak tu się biegi zmieniało? Siódemką? Siódemką. A na C4 idzie jak diabeł. Ty, ale daj mu do lewej, co? Dawaj, dawaj, dawaj. Jak on gwizdzi. No i dobra, gdzie pies na 10 metrów i ogień. Robotka musi iść. Bronowanie, a czemu nie? No tak jak mówiłem, chcę po prostu szybko zaciągnąć to ściernisko i tyle. To nawet nie tyle, żeby to ściernisko było. No wiem, że w realu tego bronami nie ukradł tak ładnie i szybko. No ale wiecie, to jest farming. No. Nie dajcie się ludzie zwariować. No. Że granie realne jest fajne, no ale czasami też muszą być jakieś odstępstwa od tego, nie? Nie musi być wszystko idealnie pod linijkę robione. Tak więc jeżeli ktoś nie lubi takiego grania jak ja robię, prezentuję wam czymś nierealnym, to po prostu mi zmieni kanał albo wyłączy odcinek. I tyle w temacie. A ja będę dalej dusił z bronami i po ściernisku i tyle. Wiadomo, że to jest pod kukurydzą, to trzeba to jakoś uprawić, tak? A gdyby to było zbożone, to wiadomo, to wyrąbane, bo bym sobie od razu siewnikiem wjechał i bym miał wyrąbane jajca. A sobie wjechał od razu siewnikiem i zasiął. I po problemie by było. Dobra, na GPS jest potrzebny, tak szybko to idzie, bo po prostu ten sprzęt jest szeroki, dlatego to też robot hejdzie. Nawet jak zrobię sobie zakłada na jedną bronę, to mam 9 metrów. Gdzie żadnej takiej maszyny nie ma wielkiej. A kontrakty się fajnie bronami robią, bo szybko idą i jeszcze pieniążki nawet dość dobre są do tego kultywatorowania. Więc bronę na kontrakty to jest coś pięknego, nie? Wiem, bo robiłem tak już. Nie chwaląc się, ale robiłem tak już. Więc ze 2-3 kontrakty zrobiłem tak. Z bronami. Pośrednińskie chrypałem. Wiem, że to ładnie nie wygląda, ale pieniądz jest pieniądz, nie? Znaczy, że w portfelu się zgadza i tyle. Dawaj, 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 dawaj. Tam też chyba skoczę sobie uprawić tamte pole, bo tam jest zaorane. Więc sobie skoczę tam też zaorać i tyle. Zaorać, zabronować i tyle. Więc nie będę poorany musiał, no bo to bez przesady. Jednak realizm trzeba jakiś tam zachować, nie? Co prawda tutaj na tym polu nie można było powiedzieć o realizmie nic, no ale... Ale no dobra, niech będzie. Tu jest ten sklep, bo ja zawsze jak jadę z tej strony, to zawsze na gospodarstwo myślę. Ten pierwszy sklep. Bizon ostatni odcinek tutaj stoi, więc w kolejnym odcinku już będzie inny kombajn. Bo bizon pójdzie na sprzedaży, więc...
Przykuta się. Dawaj, 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 dawaj. A tutaj może by się zakryć GPS-a? Bo tutaj jak ktoś orał, to Żydy porobił. Spróbuję tak GPS... A, tak mi się GPS zostawił. Oczywiście na cel, no bo na inaczej nie idzie. Gdyby nie cel, no to by on nie poszedł, nie? Bo widzieliście, na F się męczy bardzo. No za wysoki bieg po prostu i tyle. Za wysoki bieg, a za mało prędkość. Więc na C4 to jest... maksymalna jego możliwa prędkość z tą maszyną, więc... w tym momencie 20 czy 27 to tam dużej różnicy nie robi, nie? Bo to nie tam kilometr, no ale... A tutaj, tutaj o to chodzi, że tu są małe pola, więc to szybko idzie, nie? Z tymi bronami to naprawdę szybko idzie. A kiedyś jak sobie ogarnę te 15-ki, to będzie coś pięknego, niech te 15-ki bronę ogarnę, ale raczej myślę, że one nie będą mi potrzebne. Myślę, że te dziesiątki wystarczą w zupełności. Także tak odwaliłem wszystko, bo miałem na początku czwórki czy piątki? Czwórki chyba obrony. Z czwórki na dziesiątki, no to jest kurde, no 6 metrów różnicy od razu. Teraz tutaj. No i oli. Robotka musi iść. A że zaraz będzie 8 minuta odcinka, kurde. Teraz dzwonię. No to miała być szybka uprawa i jest. Dobra, wydawało mi się tylko. Miała być szybka uprawa i jest. Się kukurydzy, chyba tego pola zacznę, no bo tam... Nie wiem, w sumie tam to najwyżej po odcinku się, a tutaj fajnie by było sobie zasiąć. Na GPS-ku to będzie fajny kawałek, kiedy dosiałem. No i poszli, szybkie i wściekłe. Nie, na bronę to jest coś pięknego, nie? Dobra, tutaj te dwa przejazdy. Chyba to ładnie zaciągnąć i tyle. Będzie po robocie. No i dawaj w prawo i ogień. Dobra. Ogólnie po ostatnich dwóch odcinkach ściągałem dopiero się Johnny raz z tym przyczepą ze skupu, nie ściągnąłem. No ale... to nic. Oczywiście jakby inaczej, Deutschfahrer. Deutschfahrer będziemy wziąć kukurydzę, bo czemu nie? Ojej, tu będzie 4,5 metra, tak?
Resetujemy sobie tego dziada. Ty, co jest? A, no, już więcej jest. Już więcej było nie tak. Chyba da się, da się. Już więcej było nie tak. Po prostu. Ten ciemnik ma taką moc, że on by nam 60 na godzinę poszedł z tym ciemnikiem, no ale wiadomo, nie. Bo ja tego moda na szybko, na inną na szybką. Na co? Na to, że mogę zmienić prędkość tyle, tak? Myślę, że mogę w sumie jechać bez limitu, tyle ile ciągnik ma. Mogę tyle dusić i tyle. I tak to wygląda. Siew kukurydzy 12 na godzinę, więc to chyba tylko te pole zasieje sobie. No a tam to wiadomo, po cichu. Standardowo. 10 hektarów, 10 arów już jest zasiane. Hektarów? Jeden. Czyli jakby tu było 10 hektarów zasiane już, to co? To pan... Idź pan. Idź pan, hoj. Ale 12, da się dobrać. Dobra, i tutaj jeden przejazd teraz robię. I będzie wysiane, nie? Za przystankiem te 9 metrów. Poprzeczniaczek, cyk. Tak, wiem, powinienem pierw poprzeczniaki wszędzie zrobić. Na kolejny sezon, jak będę się kukurydzę, to tak zrobię, że pierw poprzeczniaczki ładnie obsieję, a potem będę paskami jeździł. Żeby to ładnie, realnie wyglądało. A tak... A teraz to tak wiata. To tak może powiedzieć po swojemu, bo to się... Będziemy kombinować tutaj z GPS-kiem takiego. No i dobra. Pięknie to wygląda. Pięknie idą te siewy, no. Ostatnio siałem kukurydzę kejsem, więc teraz się troszeczkę większym sprzętem. I siewnik kukurydzę zostaje, no bo te moje jedno czy tam dwa pola, co ja tam będę siał tą kukurydzę, to wiesz, to tam wiesz. To tam odoić. Siewnik jest dobry. Talerzówka mam 5-metrową, więc też robotka nią odchodzi jeszcze. Jeszcze robotka idzie, więc... Sprzęty mam dobre, nie? Do takich rzeczy. A poza tym to jest dopiero drugie sianie tego siewnika. No co? 0,8 hektara tylko ma zasiane, ten siewnik. On tam ma wielki ciul zasiany ten ciemnik hektary. On nawet hektara jeszcze nie da się w ogóle ten siewnika. A co tu dopiero mówić o jakiejś sprzedaży jego. Ale widzę, że ma ładny GPS ustawionego, bo jest równo z teksturami ustawiony. Więc fajnie to wygląda. Po prostu ładnie to wygląda, kiedy będzie siewnik i dopiero się ścieżka rysuje. Ja tak sobie teraz myślę. Czy ja mam już sobie ogarniać jakiś odcinek specjalny na majówkę już, czy...
czy lepiej sobie ogarnę save, ale chyba save sobie będę ogarniał do końca dnia. No jo, i tak to jest, nie? Tak sobie myślę teraz, że tak. Nawet dosyć spokojnie idzie ta seria, jak mam 40 odcinków. Czy 49 chyba, bo 50. No to tak nawet. Jak, nawet dosyć pol, nawet pól mam dosyć kupiony, jak gdyby. Teraz będzie nowy ciągnik kupiony, ciągnik, nowy kombajn wymieniony, będzie wymieniony po prostu kombajn, więc. Więc też jakoś te hektary będą troszeczkę szybciej koszone. Dobra, wykręcił się, więc mogę tędy jechać. Jak hektarki będą trochę szybciej koszone, to też będzie dużo wygodniej, tak? Bo nie będą się tyle czekać na żniwach. Czy czekać. Będę mógł więcej nacikać i wam pokazać żniwa. Też wtedy będę miał mniej siedzenia poza odcinkiem do koszenia, tak? Coś po odcinku to zazwyczaj wygląda tak. No widzicie, 45 jaren na godzinę. Myślę, że jakby miał troszeczkę lepszą górkę, to i by nawet te 60 poszedł. Na pewno by poszedł 60, no ale... Nie byłoby zbytnio terenu, żeby poszedł tyle na godzinę. No ale i tak już widzieliście, że ładnie się było 45 na godzinę, nie? No wiadomo, jak 45, a 12, to jest ogromna różnica. Oczywiście krowy mają wszystko 0. Muszę je nakarmić, ale no nie mogę. Cielak samiec 3 się urodzili. Trzeba je walić. No to na spokojnie. Oczywiście zrobię 0, no bo żarcie się skończyło dlatego. Ale ja sobie to po cichu ogarnę. Po odcinku to sobie ogarnę, bo będą się te MR-y namieszać. Przy okazji belki, kiszonki kupić, albo kostki, to już obojętnie. Do TMR-u, no bo mi starczy tylko TMR-u na ten kiszonki mi starczy na ten TMR, więc to jest wielki ciul, jak to się mówi. No chyba, no zasieję te pole i będę kończył chyba. A to drugie pole to już sobie po odcinku zasieję. Tak sobie myślę. No bo jak to inaczej wymyślić? No nie da się inaczej. No też nie chcę was przeciągać na ten odcinku, ale jest dopiero 19 minuta, jakby nie było, nie? Jeszcze może tam kawałek przejadę, ale no, nie obiecuję. Cudów na kiju. Mówi tu zaraz. Nasion kukurydzy zabraknie. Żeby to ładnie wyglądało. Chcę zakupię paletę i pojadę po te worki. Siewnikiem. Ten ciągnik jest szybki, więc on jest do transportu, więc można powiedzieć, że idealny. W sumie jak tak patrzę, to aż się czasy 15 przypominają, nie? Jak tak patrzę na tego dojrzałe. Ale na siewnik już nie. Dobra, składamy się i ogień.
Jeszcze pewnie tą. A nie, osobówki nie dogonię, bo ona jedzie trochę szybciej, no ale. Ale M19 bym ją dogonił. Nie mogę, jak to wszystko skaże ta konsola, nie, a ten zapierdziel. To już to u. Delikatnie się nadziałem trochę na niego, ale. Nie do końca. No i coś na sklepie. Jestem już. O, patrz, to jeszcze mój worek został. Co się nami. No oczywiście, że kupiłem nasiona kukurydzy, no to z palety muszę wziąć, tak. No i teraz mogę grzać prosto. Nie patrzę na nic, bo nic nie jedzie. O! Panie, skok jeszcze się zrobił. Skok się udało zrobić jeszcze, więc. Ej, ale nie po mojej pszenicy. Panie, wszystko wszystkim, ale nie po siódmy. Nie, no fajnie to wygląda, ten ciek kukurydzy. 20 minut? Nie, no myślę, że za siebie to będzie chyba akurat. To będzie około 25 minut. Więc takie też dam wam trochę krótsze te odcinki. Widzicie, że nawet daję wam krótsze odcinki teraz, bo ja też chyba na tym, na Lengradzie miałem chyba z 30 minut. Nie, staram się tak do 30 na razie robić, nie? Też nie chcę przesadzać tą długością, no bo mogę sobie zrobić 40 minut, 50 odcinka. Ale kto to będzie oglądał? A jak ja mam jedną robotę, czyli na początku było bronowanie, a teraz siebie, no to trochę nudne, tak? Dobra, jakbym sobie przygotował tą akcję takie ze 3 na przykład. Że teraz jadę siać kukurydzę na 15 minut powiedzmy. Potem jadę bronować na 10 minut, tak jak było to na początku. I potem jeszcze drugie 15 minut jadę sobie kościć trawę, tak? No to wtedy można by było coś fajnego zrobić, no ale. Albo jakieś żniwa przez pół godziny na przykład. I potem jakaś dołączona robota, nie? Czy jakaś tam gnojówka. I jak to będzie? No ten debil przyszedł. Więc to i tak, dobrze, że to nawet jeszcze odcinek kończy, bo co innego. Chyba, że to tylko ktoś z pokoju wychodzi. Też tak może być. No i dobra, ostatni przejazd. Ale pewnie ten dalej przy. Ostatni przejazd jest zakończenie odcinka. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, dziękuję bardzo gorąco i serdecznie. 20, prawie 5 minut czeka dla was, więc dzięki wszystkim i do następnego odcinka. Cześć, pa, pa.